Mówił pan, że się pan nie przyspawa do stołka. No bo się nie przyspawałem. Mimo to obecny prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak powalczy o kolejne 5 lat prezydentury. Reprezentuje Koalicję Obywatelską. O fotel prezydenta będzie rywalizował z 4 pozostałymi kandydatami. Tymczasem tegoroczna kampania wyborcza jest już na ostatniej prostej. Generalnie do wyborów, w polityce, w sporcie, w biznesie idzie się po to, żeby wygrywać, tak? I to jest oczywiste. Jacek Jaśkowiak obiecuje m.in. gruntowny remont areny, skupienie się na retencji oraz zieleni w mieście. Przekonuje, że po wygraniu wyborów zbuduje halę lekkoatletyczną, ale jak sam mówi, zrobić można o wiele więcej. Tramwaj na Romowice w ciągu tych 5 lat będzie zrobione? Będziemy się na pewno starać, natomiast musimy zrobić most Chrobrego. Chcemy, żeby w Poznaniu Poznań stał się znowu przestrzenią wolności. Z tym hasłem naprzeciw Jaśkowiaka staje wieloletni radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zbigniew Czerwiński. Polityk do wyborów nie idzie z szyldem Prawa i Sprawiedliwości, tylko Zjednoczonej Prawicy. Mamy nadzieję, że wszystkie środowiska, wszyscy ludzie, którzy są zniesmaczeni tym, co działo się w ostatnich latach w Poznaniu, jakby poprą listę Zjednoczonej Prawicy. Polityk zapowiada, że pod jego rządami Poznań rozwinie się gospodarczo, dzięki nowoczesnym inwestycjom. Czerwiński chce także wspierać kierowców, ale przy tym zadbać bardziej o środowisko, zwłaszcza poprzez eliminację tzw. kopciuchów. Ja jestem w polityce dlatego, że do niej zabłądziłem jako społecznik. Łukasz Garczewski jest nie tylko działaczem społecznym, ale i radnym osiedlowym na Ratajach. Należy do Komitetu Społeczny Poznań, utworzonego przez niektóre ruchy miejskie. Łączy je niezadowolenie z rządów prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Moje zadanie będzie polegało nie tyle na przekonaniu ich, co na pokazaniu, że jest alternatywa. Jego propozycja to miasto, które ma być, tu cytat, domem 5 wymiarów. Pierwszym z nich ma być, kolejny cytat, porządek poznański. Według kandydata chodzi o zaangażowanie mieszkańców w sprawy miasta. No i ważni są również ludzie, więc będziemy również troszczyć się o mieszkańców i przede wszystkim o to, żeby w Poznaniu w ogóle było nas stać na to, żeby tu żyć. Dlatego Garczewski chce m.in., by w Poznaniu było więcej mieszkań socjalnych. Nie chcemy wywracać stolika, jak to się popularnie mówi, tylko tak naprawdę zweryfikować to, co się w miastu dzieje, to, co powinno zostać poprawione, żeby miasto stało się przyjazne dla mieszkańców. To nasze hasło. Prezydent dla Poznania, Poznań dla mieszkańców. Wizję inną niż pozostali kandydaci ma Przemysław Plewiński. Jest adwokatem związanym z Polską 2050 i całą trzecią drogą. W przeszłości był dziennikarzem. Żeby tak ten poznański porządek, o którym tak się mówi, przysłowiowo, żeby on wreszcie do nas wrócił. Plewiński w swym programie skupia się na centrum miasta. Zależy mu na tym, by mieszkańcy częściej z centrum korzystali. Ponadto obiecuje zwiększenie ilości miejsc w żłobkach, rozwój Starołęki, a także budowę basenu na Strzyszynie oraz Ratajach. Jestem dzisiaj jedyną kandydatką na urząd prezydencki w mieście Poznaniu. Beata Urbańska to przewodnicząca Nowej Lewicy. Interesuje się szczególnie polityką społeczną, transportem i samorządami osiedlowymi. Walczymy o równe prawa, walczymy o to, co powinno być normalnością. Urbańska chce m.in. bezpłatnej komunikacji miejskiej dla młodzieży. Zwraca też uwagę na ochronę zieleni i zwiększenie ilości żłobków w mieście. Chce też, by kobiety miały większy wpływ na zarządzanie miastem. Jeżeli ja będę prezydentką, to na pewno zachowamy parytety. Na pewno również kobiety będą we władzach miasta, we władzach wykonawczych, ale też w spółkach i w radach nadzorczych. 5 kandydatów na prezydenta Poznania powalczy o urząd już 7 kwietnia. Jeśli żaden z nich nie przekroczy 50% oddanych głosów, przeprowadzona zostanie druga tura 21 kwietnia. Aleksandra Cherudzińska, Puls Dnia.